Dumasolisty.pl, jesteśmy po pierwszym spotkaniu barażowym z Górnikiem Wałbrzych. Trenerze, jak się grało tutaj na tym trudnym terenie? No na pewno to jest trudny teren, tym bardziej trzeba tu wspomnieć, że grały dwie drużyny, które zdobyło mistrzostwo w swoich ligach, także Górnik z bardzo wysoką przewagą, co prawda w ostatnim okresie grał jeszcze baraż, który decydował o tym, kto będzie naszym przeciwnikiem w tych barażach, ale jestem zadowolony z tego meczu, bo naprawdę bardzo mądrze, bardzo zdyscyplinowanie zagraliśmy, a wiedzieliśmy, że to jest bardzo ciężki teren. W pierwszej połowie broniliście się, w drugiej troszeczkę poszarpaliście. Jak trudno, znaczy liczyliście na to, że będzie 0-0, czy chcieliście jednak coś tutaj ukuć? Znaczy przede wszystkim czekaliśmy na ten moment, żeby strzelić bramkę. Wiadomo, że to jest dwumecz. To po tym meczu jeszcze nie jest koniec, tak? Jesteśmy w troszeczkę w lepszej sytuacji, bo strzeliśmy bramkę na wyjeździe, ale ten wyścig jeszcze się nie skończył. Wracamy teraz do Warszawy, wiemy, że mamy atut własnego boiska, mamy własnych kibiców, także powinno nam się grać lepiej, ale też w tym drugim meczu musimy podejść do tego meczu bardzo mocno zdyscyplinowani. Kluczowe będzie to, że Górnicy mają dwa mecze więcej w nogach? Na pewno, tylko że to jest na dwa sposoby, prawda? Jednej drużynie to służy, drugiej nie. Zobaczymy, boisko zweryfikuje, jak będziemy grali w Warszawie. Dziękuję. Dziękuję.